Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Otwórzmy Słowo Boże na 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, od pierwszego wiersza. I powiedział do uczniów: nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu. A jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. I powiedzieli apostołowie do Pana: dodaj nam wiary. A Pan odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu drzewu morwy: wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. Kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola: chodź i usiądź za stołem? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Także i wy, gdy zrobicie wszystko, co wam nakazano, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. A w drodze do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka i donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, i upadł na twarz
do jego nóg, dziękując mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś odezwał się, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I powiedział do niego, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą, oto tu, albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. A do uczniów powiedział, przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. I powiedzą wam, oto tu, albo oto tam jest. Nie chodźcie tam, ani nie idźcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać. A kto będzie na polu, niech również nie wraca. Pamiętajcie żonę Lota. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwaj będą na polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. I pytali go, gdzie, panie? A on im powiedział, gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły. Tutaj mamy zaczęty ten rozdział 17 słowami dotyczącymi zgorszeń i jest to jak gdyby kontynuacja przykładu z 16 rozdziału Łukasza, gdy widzieliśmy bogacza, który jadł także po prostu, no, był to aż przykład zgorszenia, marnowania tych środków, a obok u jego wrót leżał maluczki Łazarz, który nawet nie miał co jeść. Psy przychodziły i lizały jego rany. I tutaj Pan Jezus, kontynuując ten przykład, można by powiedzieć, że w zasadzie 17 rozdział, pierwszy wiersz powinien być dalej w 16 rozdziale, gdzie jest powiedziane na koniec, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto zmartwychwstał, nie uwierzą. Tacy ludzie, którzy Mojżesza i proroków nie słuchają, są właśnie źródłem zgorszeń. To jest zgorszenie, psucie ziemi. Słowo Boże mówi, że Bóg wytraci tych, którzy psują ziemię, którzy niszczą ziemię. To właśnie chodzi o tego typu osoby, które nie słuchają Mojżesza i proroków, albo mówiąc bardziej naszym codziennym językiem, nie słuchają tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Nie są posłuszni Biblii, która jest jedynym wyznacznikiem
tego, co jest właściwe przed Bogiem. Że tylko Biblia, tylko Słowo Boże, tylko Pismo Święte poucza nas, czego życzy sobie Bóg. I jeżeli ktoś do tego Słowa Bożego cokolwiek dodaje, albo cokolwiek z tego Słowa Bożego ujmuje, jest źródłem zgorszeń. I jest powiedziane, że nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia. To jest fakt. Po prostu takie zgorszenia przyjdą, ale mimo tego, że one są nieuniknione, biada jest tym ludziom, przez których takie zgorszenia przychodzą. Jeżeli pozwalamy sobie na mowę, która w jakikolwiek sposób podważa Słowo Boże, albo w jakikolwiek sposób nie jest zgodna z tym, czego Słowo Boże uczy, to jesteśmy źródłem zgorszeń i wtedy biada nam, bo takie zgorszenia przynosimy na ziemię. Więc nie ma żadnej wymówki dla ludzi, którzy lekceważą to, co Słowo Boże ma do powiedzenia. I tutaj jest powiedziane, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. Bardzo ciekawe słowa. Pokazują, że gromadzenie sobie gniewu na Dzień Boży przez takie osoby powiększa ich przyszłą karę w piekle. Lepiej byłoby, gdyby taki człowiek stracił życie szybciej i mniej nagromadził tej kary w piekle, niż gdyby jeszcze żył i zdążył zgorszyć jednego więcej. To jest dowód na to, że piekło jest nieskończone, jeśli chodzi o czas. Że stamtąd to nie jest tak, jak uczą różni ludzie, którzy fałszywie interpretują Biblię, że rzekomo to jest tylko i wyłącznie chwila, nihilacja, zniszczenie i po chwili taka ukarana osoba nie istnieje. Nieprawda. Pan Jezus mówi, że lepiej byłoby dla takiej osoby, żeby zakończyła swoje życie. Kamień młyński to był bardzo ciężki kamień. On przygniatał ziarno do dolnego kamienia młyńskiego i mielił ziarno. Były to takie dwa kamienie. Jeden stały, który był na ziemi, a drugi był kładziony na to i ziarno wpadało w środek i dzięki temu powstawała mąka. I taki kamień młyński, zarówno ten dolny, jak i ten górny, był bardzo ciężki. Jeżeli ktoś taki kamień miałby przywiązany do szyi i byłby wrzucony do morza, niechybnie zakończyłby życie biologiczne na ziemi, egzystencję tu na ziemi i trafiłby przed sąd Boży. I Pan Jezus tu mówi wyraźnie, że lepiej takiej osobie, która miałaby zgorszyć jednego z tych małych, takiego Łazarza na przykład z wcześniejszego rozdziału, to lepiej by było takiej osobie, gdyby szybciej zginęła, żeby nie gorszyła już tego kolejnego maluczkiego. I to jest dla nas nauka, że każde słowo, które wypowiadamy, każdy czyn, który czynimy, ma swoją wagę. Jeżeli on miałby zgorszyć, to lepiej go w ogóle nie uczynić, nie powiedzieć, położyć swoją rękę na ustach i nie wykonać takiego działania. Miejcie się na baczności. Dlatego Pan Jezus tu mówi, miejcie się na baczności. Albo mówiąc inaczej, bardzo uważajcie. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że jeżeli brat zgrzeszy przeciwko mnie, to jeżeli mam coś przeciwko bratu, to obowiązek nie leży na tym, który zgrzeszył, tylko na tym, który został zraniony. On ma wykonać pierwszy krok, ma strofować. Jeżeli ktoś do kogoś ma pretensje, a nic z tym nie robi, to jest winien złamania przykazania Pana Jezusa z 17 rozdziału Łukasza, 3 wiersz. Jeżeli taki człowiek ma coś przeciwko komuś, to ma takiej osobie zakomunikować. Powiedz to bratu, że coś ci zrobił, a nie, że ty to sobie chowasz dla siebie. I albo jeszcze gorzej, rozpowiadasz plotki dookoła, ten jest taki, owaki, śmaki. Nie, to jest prosta zasada. Zostałeś zraniony? Zdarza się, każdy jest inny.
mamy różnice kulturowe, mamy różnice w wykształceniu, mamy różnice w zachowaniu. Nie każdy w domu miał rodziców, którzy go wychowali właściwie. Potem zepsuła nas szkoła albo naprawiła. Potem zepsuło nas towarzystwo albo naprawiło, w którym się obracaliśmy. I każdy ma swoją historię i może nawet niechcący kogoś zranić. Albo popadł w grzech i zranił celowo. Też się zdarza. Jeden i drugi przypadek wywołuje odpowiedzialność po stronie zranionego. Strofuj go. A jeśli żałuje, przebacz mu. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ten ktoś żałuje, a ten ktoś, komu ten zrobił krzywdę, powie taką formułkę, że no przebaczyłem ci, ale się zawsze pamięta. To tak nie działa, bo Bóg daje przykład, jak się przebacza. Że za po prostu nasze grzechy jak wschód od zachodu oddalił. Tak to działa. I teraz, jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy, to jest bardzo często. 7 razy na dzień zgrzeszy. Przecież najczęściej jak ktoś nam zrobi krzywdę, to już raczej do końca dnia od takiej osoby stronimy. A tutaj jest powiedziane, że taki ktoś dał radę zgrzeszyć 7 razy dziennie. I przeciwko tobie zgrzeszy i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. To jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że pokazuje, że jest obowiązek po stronie zranionego, żeby przebaczać, jeżeli ktoś go informuje, że żałuje, że źle zrobił, że nie powinien był tego tak robić. I jest to wtedy charakter Pana Jezusa kształtowany u takiej ranionej osoby. Bo Pan Jezus nie złorzeczył. Pan Jezus nie zważał na obelgę. Pan Jezus był w stanie właśnie zostawić nam takie polecenie, bo sam taki był. I powiedzieli apostołowie do Pana. Tu się zmienia krąg rozmówców. Wcześniej była szersza grupa słuchaczy, powiedział do uczniów, a teraz mamy apostołów, którzy się zwracają do Pana. Dodaj nam wiary. Tak, dodaj nam wiary to jest pierwsza myśl, która tutaj przychodzi nam na myśl. Bo jak można wykonać takie polecenie? Ktoś mnie rani i 7 razy dziennie mnie rani, ja mam mu przebaczyć? Albo gdzieś jest jeszcze powiedziane 70 razy po 7. 490 razy na dzień. I żeby było ciężej w tamtym miejscu, nie jest powiedziane, że ta osoba ma żałować. Jest powiedziane, że jeśli zgrzeszy 70 razy po 7, trzeba tej osobie wybaczyć bezwarunkowo. To jest inna, jeszcze wyższa lekcja, że nawet jeżeli ktoś nie żałuje, to też mam wybaczyć. To nie jest zakon, że ja teraz czekam, aż ten ktoś powie żałuję. A co jeśli nie powie żałuję? Nie jest tak, że mam prawo mu nie wybaczyć. Inne miejsce Słowa Bożego mówi, że nawet 490 razy albo 70 razy 7, czyli to jest matematyka prosta. 70 razy 7 to jest 490 razy na dzień. To jest wręcz niemożliwe, żeby ktoś tyle razy nas dziennie zranił. I dlatego apostołowie tutaj, apostołowie, czyli ten najwęższy krąg najbardziej wtajemniczonych uczniów, zawołał z przerażeniem, można by powiedzieć: dodaj nam wiary. Ale Pan Jezus mówi, że to jest źle postawione życzenie. Bo nie chodzi o ilość, a o jakość. I chciał to nam dać do zrozumienia przez ten przykład. Pan powiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy. Ziarno gorczycy nie jest duże, ale jak widzimy, ono
ma w sobie życie. Czyli chodzi o żywą wiarę. Nie jest ważne, czy masz dużą wiarę, czy małą wiarę, tylko czy masz wiarę żywą. Jeżeli masz żywą wiarę, to ona wystarczy, bo życie się rozwija. Jeżeli masz martwą, intelektualną albo jakąś wyuczoną wiarę, to ona się nie rozwija, tylko będzie zamierać, gnić, psuć się, bo jest wyuczonym przepisem ludzkim. Nie ma w niej życia i taka wiara jest wiarą, którą mają demony, bo demony wierzą i drżą. One mają wyuczoną, taką zaszczepioną jeszcze z czasów, gdy były te demony aniołami przed upadkiem, to taką wiarę miały i do dziś mają już upadłych istot niebiańskich. I taka wiara jest bezwartościowa. Natomiast tutaj mamy powiedziane, że gdybyśmy mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, to wtedy ta wiara działa. Aby pokazać potęgę tego działania, Pan Jezus tutaj dał przykład. Powiedzielibyście temu drzewu morwy, wyrwij się z korzeniem i przesadź się do morza, usłuchałoby was. Nie przypadkiem tutaj jest powiedziane, że te słowa padły do apostołów, bo dawanie znaków takich widocznych, to Pan dał te znaki tylko apostołom. To nie jest tak, że dzisiaj może sobie wziąć i ktoś powiedzieć do drzewa, wyrwij się i przesadź się do morza i usłuchałoby was. Takiego uprawnienia nie dostaliśmy. Te uprawnienia widocznych znaków minęły z czasem spisania Słowa Bożego. Od czasu, jak Słowo Boże zostało w całości dopełnione wraz z ostatnimi linijkami napisanymi przez apostoła Jana, to uprawnienie zgasło wraz z ziemskim życiem Jana w okolicach II wieku, w okolicach 101-102 roku. I dzisiaj takie znaki nie istnieją, jak że człowiek jakiś uzdrowi. Oczywiście Bóg jest suwerenny i ma prawo uzdrowić, gdy wołamy w modlitwach, ale to nie dzieje się przez jakiegoś człowieka, który teraz na pokaz wyciągnie ręce, tak jak apostołowie, i albo wyda rozkaz chorobie i ta choroba ucieknie. To tak się nie dzieje. Taki autorytet mieli tylko i wyłącznie apostołowie, którzy tutaj to pytanie zadali. Natomiast jeżeli dzisiaj mamy chorą osobę, to możemy wołać do Boga i ja sam miałem kilka przypadków w życiu, gdzie po prostu widziałem, że Bóg ma moc zmartwychwstania i tą chorobę w suwerenny sposób zabrał w wyniku modlitwy. Nie przyszedł żaden brat, żaden kaznodzieja, żaden uczony mąż, tylko Pan Jezus w cichości tą chorobę wycofał, zlikwidował, zabił. I teraz widzimy, kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź i usiądź za stołem. Bardzo ciekawe pytanie. Żaden z nas by tak nie zrobił. Jakbyśmy mieli niewolnika albo wynajętego pracownika na jakiś czas i on wykonałby pracę na polu, byłby wynajęty na przykład na 8 godzin pracy, po 4 godzinach przyszedł z pola, zaorał, wypasł i nie powiedzielibyśmy mu, no to teraz usiądź za stołem. Powiedzielibyśmy mu, jakie mamy kolejne roszczenia wobec niego. No tamto wykonałeś, teraz zrób to i tamto. To jest normalna kolej rzeczy. I tak samo my jesteśmy na służbie u Pana Jezusa i musimy wiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą jako sługa Chrystusa musisz sobie zdać z tego sprawę, to to, że jesteś
sługą. Jesteś nikim. To jest pierwsza rzecz, którą sługa Chrystusa musi sobie zdać z tego sprawę, że w porównaniu z ofiarą krzyża, jaką Pan Jezus dla nas wykonał, nic nie jesteśmy w stanie przynieść, co w jakikolwiek sposób by tą ofiarę choćby trochę wynagrodziło, choćby trochę ją uczyniło taką bardziej nam należną. Nie ma takiej możliwości. I sługa taki jest, taki ma być, że wykonuje kolejne polecenie i zdaje sobie sprawę, że jest nieużytecznym sługą. Nieużytecznym. Czyli nie może dla siebie rościć żadnych pretensji. Tutaj widzimy kolejne pytanie. Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? Nie wydaje mi się. Oczywiście kulturowe pewne obyczaje w naszych warunkach polskich powodują, że pracownikowi oczywiście, nawet jeśli wykona to, co miał zrobić, dziękujemy. Czy też idziemy na przykład gdzieś na zakupy, czy do sklepu, czy korzystamy z usług, dziękujemy. To nie o to chodzi, żeby taki obyczaj w jakikolwiek sposób zmniejszać. To jest bardzo miły obyczaj podziękować komuś, nawet jeżeli wykonał to, co miał zrobić. Natomiast nie chodzi o to, że jemu tutaj to się bezwzględnie należy. On jako wynajęty człowiek, czy też tak jak tutaj był przykład niewolnika będący własnością, to ten człowiek ma obowiązek, jest to po prostu jego zadanie. 11 wiersz otwiera kolejny tutaj obraz. W drodze do Jerozolimy Pan Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. Trędowaty człowiek w tamtych czasach był w dosyć nieprzyjemnej sytuacji. Nie mógł być razem z innymi. Nie miał prawa przebywać w gronie zdrowych. Taki człowiek musiał z wyprzedzeniem krzyczeć, że idzie nieczysty. W średniowieczu nawet takie osoby miały pewnego rodzaju dzwonki na sobie, że jak szli, to żeby nawet jeżeli nie krzyczeli, to żeby było słychać, że jest to hałas od chorób, od osób trędowatych. W Izraelu z kolei według Starego Testamentu było wyraźnie opisane, jak z tą taką chorobą należało postępować i taka osoba kiedy i na jakich warunkach była wyłączona ze społeczności jako trędowata, pokazywała się kapłanowi z chorobą podejrzaną o trąd, potem na podstawie kapłańskiego orzeczenia taka osoba tydzień później pokazywała się ponownie. Jeśli się po raz drugi potwierdziło, że to będzie trąd, to taka osoba była nieczysta, była zaliczona do trędowatych i nie mogła zbliżać się do ludzi zdrowych. Przywrócenie do społeczności odbywało się w ten sposób, że ten człowiek trędowaty zauważył, że wyzdrowiał. I wtedy, jeżeli zauważył, że faktycznie wyzdrowiał, co się zdarzało, szedł do kapłana, kapłan musiał ocenić, że faktycznie wyzdrowiał i dopiero wtedy, kiedy zobaczył, że wyzdrowiał, kapłan mógł ogłosić, że może już mieć społeczność z innymi ludźmi. Oczywiście była też złożona ofiara oczyszczenia, towarzyszyła temu ofiara, która wskazywała na ofiarę Pana Jezusa. Ale wracając do tego przykładu, widzimy, że oni byli daleko od Pana Jezusa, czyli przestrzegali tutaj ograniczeń zakonu. Donośnym głosem zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Nie podchodzili do Niego, nie chcieli Go tutaj narazić na kontakt z chorobą.
Donośny głos był przez nich użyty, ponieważ znajdowali się w pewnym oddaleniu. Kiedy ich Pan Jezus zobaczył, powiedział do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. Bardzo ciekawe polecenie, ale ono jest zrozumiałe wtedy, kiedy zrozumiemy również to, że Pan Jezus wydał po prostu takie polecenie z myślą o tym, że jak będą szli, to nastąpi ich oczyszczenie. I tak się faktycznie stało. Ci, którzy posłuchali, a posłuchało ich tych 10, to widać, że posłuchali w wierze. Taką mieli żywą wiarę, jak właśnie, jak gdyby mieli ziarko gorczyczne, wielkości ziarka gorczycznego, ale żywą wiarę. I oni uwierzyli, że Jezus ma autorytet, Jezus ma prawo ich oczyścić i poszli od razu do kapłanów, żeby pokazać się, że zostali oczyszczeni. A gdy szli, zostali oczyszczeni. I co ciekawe, 15 wiersz donosi nam, że gdy zostali oczyszczeni, tylko jeden z nich zawrócił do Jezusa, aby oddać chwałę Bogu. Został każdy z nich uzdrowiony, ale tylko jeden z nich zawrócił, żeby pokazać się Panu Jezusowi. Upadł na twarz do Jego nóg, dziękując Mu, i to był Samarytanin. I w naszym przypadku my też nie należymy do Izraela. Tych 9 należało do Izraela. A ten Samarytanin jest takim człowiekiem jak my, który nie był pod zakonem, zawrócił do Pana Jezusa i oddał chwałę Bogu. Tych 9 też powinno było tak zrobić, żeby przyjść do Pana Jezusa, tak jak ten Samarytanin. Ale nie zrobili tego. Poszli najpierw, żeby na tym ziemskim padole być w porządku wobec ziemskich regulacji. I to jest właśnie rzecz, która nas przygotowuje do tego, co później będą mówili faryzeusze. To jest właśnie tendencja, która rozróżnia ludzi na dwie klasy. Jedna klasa to jest taka, która ma rzeczy ziemskie jako swój punkt odniesienia. Ich ziemski dobrobyt, ziemskie relacje są dla nich najważniejsze. A też jest druga grupa, która odnosi się do tego, co niebiańskie, i to jest dla nich najważniejsze. I właśnie tych 9 obrazuje nam takich ludzi, którzy zakonu używają do budowania tych relacji na ziemi, a Samarytanin tutaj nie był tym związany, jego serce było wolne, żeby przyjść oddać chwałę Jezusowi, jako temu, który jest z nieba. Jezus zaś odezwał się: czy nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. On rozpoznał Jezusa jako Boga. To jest ważne, żeby wiedzieć, że ta chwała moralna, chwała Boża Pana Jezusa Chrystusa była zakryta co do zasady, ale była widoczna dla tych, którzy w Nim rozpoznali właśnie Chrystusa, rozpoznali, że On jest Synem Bożym, że On jest Bogiem objawionym w ciele. I ten Samarytanin właśnie oddał chwałę Bogu, oddał Jezusowi należną mu cześć. Jeżeli nie będziemy pamiętali o tym, że Jezus jest Bogiem objawionym w ciele, wiele z tych miejsc z Ewangelii stanie się dla nas mglistych i niezrozumiałych. Bo to jest kluczowa rzecz, żeby rozumieć, że to jest Bóg objawiony w ciele. Sam Bóg zszedł na ziemię. I Pan Jezus powiedział do niego: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jeżeli
weźmiemy miejsca z Ewangelii, gdzie tego typu sformułowania padają z ust Pana Jezusa, to widzimy, że one raczej tutaj jeszcze sugerują, że nie tylko uzyskał On oczyszczenie ciała, ale także, że Jego grzechy zostały przebaczone. Czyli ten Samarytanin byłby obrazem właśnie takiego człowieka, który nie tylko przychodzi do Boga po dobrobyt materialny, bo wiemy, że deszcz pada na złych i dobrych i też ci, którzy się modlą do Boga i dziękują Mu, ale nie są Jego własnością, dostają od Boga różnego rodzaju objawy łaski. A ten zdobył również przez wiarę przystęp do Boga, stał się dzieckiem Bożym. Zapytany przez faryzeuszy Pan Jezus, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Faryzeusze oczekiwali, że nastąpi jakiś przewrót, jakaś rewolucja, która spowoduje, że Rzym zostanie jakoś zniszczony, pokonany i że nastanie na ziemi królestwo, które będzie w sposób widzialny sprawowało władzę w imieniu Boga. I oni to pytanie zadając mieli na myśli właśnie to przyjście takiego królestwa. Pan Jezus jednoznacznie pokazuje, że ono nie przyjdzie dostrzegalnie w tym czasie. Nie powiedzą oto tu albo oto tam jest. Królestwo Boże jest pośród was albo wewnątrz was. Wskazał na swoją osobę, bo On jest Królem. On jest Królestwem Bożym. I każdy, kto jest przy Jezusie, jest w tym Królestwie. Każdy, kto uznaje Jezusa jako Pana, jako Króla i jest przez Niego znany i On zna Jezusa i Jezus Go zna, to wtedy jest w tym Królestwie. I właśnie tutaj jest wyraźnie to wskazane, że Pan Jezus jest pośrodku nich. Jest w środku nich. I jeżeli zgromadzamy się w niedzielę do Pana Jezusa, do imienia Pana Jezusa, to mamy z Mateusza 18 rozdział objawione, że Pan Jezus jest pośród tych, którzy dwóch lub trzech zgromadzonych jest do Jego imienia. I to jest taka obecność Pana Jezusa, która właśnie powoduje, że On jest pośród nas, a my jesteśmy wokół Niego zgromadzeni. To nie jest tak, że Pan Jezus się wtedy nam objawia jakoś w ciele i jest widoczny naszymi oczami mężczyzna, który jest w centrum, tak jak to niektórzy chcą właśnie widzieć i przed czym tutaj Pan Jezus przestrzega, że przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie i powiedzą wam, oto tu albo tam jest. Pojawiają się tacy różni ludzie, którzy mówią, że są Chrystusem, że są zastępcą Chrystusa, że tutaj proszę się wokół mnie zgromadzić, to będziecie mieli przystęp do Boga. To tak nie działa. Działa to tak, jak Pan Jezus pokazał w Piśmie Świętym, że cześć Ojcu oddaje się w duchu i prawdzie, bo Bóg takich czcicieli szuka, którzy by Mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana, 4 rozdział o tym mówi. I to jest w kontraście do takiego właśnie widzialnego poszukiwania jakiegoś ziemskiego przewodnika. Bo ci ziemscy przewodnicy mają to do siebie, że oni ciągną uczniów za sobą, ciągną za swoimi naukami i oddalają od Boga. Nie mamy takich słuchać. Nie chodźcie tam, ani nie idźcie za nimi. Jest tutaj wyraźnie to pokazane. I 24 wiersz zapowiada. Jak błyskawica. Teraz mamy sezon burzowy, więc może każdy z nas sobie przypomnieć burzę, która niedawno była, albo jeśli nie, to za kilka dni, może tygodni kolejna burza będzie. I co się dzieje z błyskawicą? Jak ona
wygląda. To jest takie gwałtowne, świetliste, przez nieopanowane wręcz by się wydawało zjawisko. I tak Pan Jezus do tego zjawiska porównuje swoje przyjście. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu. I to jest bardzo ciekawe, bo jest to oczywiście zapowiedź przyjścia Pana Jezusa z nami, gdy już będziemy w niebie, po poślubieniu Panu Jezusowi jako oblubieńcowi. Kościół jest oblubienicą i potem Pan Jezus przyjdzie na ziemię. Natomiast wcześniej, przed tym przyjściem, o którym tu jest mowa, 7 lat wcześniej, nastąpi pochwycenie wierzących, zabranie wierzących do nieba. Między innymi opisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział, gdzie Pan Jezus mówi: przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Oraz w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, gdzie jest powiedziane, że będziemy zabrani do nieba, w powietrze i tak zawsze będziemy z Panem. I tutaj jest powiedziane o tym przyjściu, które będzie już po pochwyceniu 7 lat. Po zabraniu Kościoła 7 lat później. I tu jest powiedziane wyraźnie. Najpierw Pan Jezus musi wiele cierpieć, zostać odrzucony przez to pokolenie. To pokolenie odnosi się do Żydów. Pokolenie, które po prostu jest pokoleniem złym. Znaku żądało, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Tak Pan Jezus na innym miejscu powiedział. I właśnie to pokolenie żydowskie, plemię żydowskie, czyli ci, którzy pochodzili z 12 pokoleń Izraela, to pokolenie odrzuciło Pana Jezusa. I potem Pan Jezus przechodzi do dwóch przykładów. Noego i Lota, a dokładnie dni Noego i dni Lota. Jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. I zbyt szeroko nie powinniśmy interpretować tego odniesienia za dni Noego, żeby się za daleko nie zagalopować. Tutaj jest wyraźnie powiedziane, o który aspekt dni Noego chodzi. Chodzi o to, że za dni Noego jedli, czyli zajmowali się ziemskimi rzeczami. Pili, zajmowali się ziemskimi rzeczami. Żenili się, zajmowali się ziemskimi rzeczami. Za mąż wychodziły, zajmowali się ziemskimi rzeczami. Aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Noe sam w sobie nie był w niczym lepszy od nich, dlatego Bóg podjął decyzję o wygładzeniu wszystkich. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana, w niezasłużony sposób został przez Boga uratowany. Niezależnie od jego uczynków, dopiero później, gdy został przez Boga usprawiedliwiony i był pośród tego pokolenia świadectwem. Ale jak wiemy, tylko Noe się uratował, jego małżonka, jego 3 synowie z małżonkami, czyli razem 8 ludzi, plus zwierzęta, które wprowadził do arki. I podobnie jak działo się za dni Lota, znowu Pan Jezus kładzie tu nacisk na tą ziemską taką działalność tych ludzi. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. W tych rzeczach co do zasady nie jest nic złego. To Bóg dał nam jedzenie i picie, żebyśmy z niego korzystali. I mamy też za zadanie zagospodarować ziemię. Dlatego sadzenie i budowanie nie jest niczym złym. Ale te dobre rzeczy stają się złymi rzeczami, jeżeli one są robione niezależnie od Boga. I co ciekawe, nie jest tutaj podane w 28 wierszu, że za dni Lota oddawali się jakiejś specjalnej rozpuście, choć wiemy, że takie coś miało miejsce.
Pan Jezus na to nie kładzie tutaj nacisku. Dlatego, że tu bardziej chodzi o to, że oni mieli nastawienie ziemskie. Nie szukali Boga. A to, czy ja nie szukam Boga i jestem szanowanym ojcem rodziny, który płaci punktualnie podatki, ale nie szukam Boga, to niczym się nie różnię od 27-krotnego mordercy, który jest złodziejem, gwałcicielem, mordercą, który też nie szuka Boga. Jeden i drugi w oczach Bożych jest martwy duchowo. I to jest bardzo ważne, bo my czasami dzielimy grzechy na grzechy za 100 punktów i grzechy za 1 punkt. Nie ma takiego podziału według Słowa Bożego. Głównym grzechem człowieka jest to, że nie szuka Boga. I jeżeli szuka Boga, to Bóg da mu się znaleźć, bo Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I nie ma żadnej różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli. I widzimy, że Lot wyszedł z Sodomy. Spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Straszne zjawisko. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. On będzie zagładą dla bezbożnych. Jest to wyraźnie pokazane, że jeśli chodzi o potop, potop wytracił bezbożnych. Jeśli chodzi o dni Lota, ogień z nieba wytracił bezbożnych. Specjalnie używam słowa bezbożnych, bo to są ludzie bez poszukiwania Boga. Bez Boga. Bezbożni. Oni według naszych ludzkich kryteriów mogą być czasami lepsi nawet niż my. Mogą być bardziej punktualni, mogą być grzeczniejsi, mogą być sumienniejsi w wykonywaniu pracy, mogą być lepszymi rodzicami, osiągającymi lepsze efekty, jeśli chodzi o szerzenie dobrobytu wśród osób pokrzywdzonych, czy pomocy osobom, które są biedne. Ale jeżeli są bez Boga, to są po prostu bezbożni. To jest rzecz bardzo ważna, żebyśmy byli z Bogiem. Żebyśmy mieli Boga jako tego, który jest na pierwszym miejscu. I właśnie tutaj widzimy, że Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich bezbożnych wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca. Pamiętajcie żonę Lota. To jest bardzo ciekawe odniesienie. Kto to był żona Lota? Lot miał żonę, która została wyprowadzona z Sodomy. I ta żona miała tutaj taką sytuację, że fizycznie jej ciało zostało wyprowadzone z Sodomy. Została wywleczona przez aniołów Bożych z Sodomy. I ona znajdowała się już poza polem rażenia ognia i siarki z nieba. I ten ogień i siarka nie wytraciły żony Lota. Ale żona Lota z jakiegoś powodu, prawdopodobnie z pragnienia serca, obróciła się i zobaczyła na Sodomę z tęsknotą. Jej serce było dalej sercem, które tęskniło za rzeczami ziemskimi. I nasze serce ma takie nie być. Żona Lota zamieniła się w słup soli. Czyli spotkało ją w zasadzie to samo, co tych, którzy byli w Sodomie. Mimo, że nie musiało jej to spotkać, ale jej serce nie było razem z mężem sercem, które podąża za Bogiem, lecz było sercem, które dąży do tego, co jest ziemskie.
I tutaj jest dla nas pouczenie, jeśli mamy małżeństwa podzielone, że jest wyraźny, uświęcający wpływ małżonka wierzącego na niewierzącego. Albo małżonka, który radykalnie idzie za Panem, na małżonka, który się wlecze. I idzie za Panem jedną nogą, drugą idzie za Baalem. I tak kuśtyka. Nie jest do końca bezbożny, ale też nie chce wszystkiego Bogu oddać. I tego typu sytuacje są właśnie taką sytuacją, że na tym szkodę ponoszą dwie strony. Lot, bo o Locie widzieliśmy, że miał bardzo słabe świadectwo. Lot niestety nie był wierzącym, który wyraźnie świecił jako wierzący. I gdyby nie to, że Pismo Święte wyraźnie o nim mówi jako o człowieku zbawionym, to nie byłoby dzielnego, który by powiedział, że faktycznie był zbawiony. Bo jego świadectwo było mgliste. Ale jego żona była tą, która nie szła całym sercem za Bogiem Lota. Jego żona kuśtykała i w końcu poszła razem z mieszkańcami Sodomy. Jej serce nie było oddane Bogu. Była bezbożna. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Pan Jezus tu wyraźnie mówi o życiu ziemskim. Że niektórzy to ziemskie życie chcą jakoś ocalić. Bo część z nas, zwłaszcza tu, gdzie mieszkamy, jest w uprzywilejowanej pozycji. Jesteśmy około 8-10% najbogatszych społeczeństw na świecie. I nasze życie jest otoczone dobrobytem. Mamy lepsze warunki życia niż miał Abraham, niż miał tutaj Hiob. Wyobraźcie, że Hiob nie miał tostera. Hiob nie miał mikrofalówki, nie miał samochodu. Nasze życie jest zdecydowanie lepsze co do jakości ziemskiego dogadzania nam w codziennych sprawach. A to wywołuje oczywiście to, że niektórzy się w tym życiu, w tym komforcie zatracili, rozkochali, zapomnieli, jaki jest główny cel. I Pan Jezus właśnie zwraca na to uwagę, przywołując żonę Lota jako przykład. Bracia, nie bądźcie jak żona Lota. Siostry, nie bądźcie jak żona Lota. Każdy na tej sali, czy ktokolwiek, kiedykolwiek czytać będzie te słowa, nie bądźcie jak żona Lota. To jest poważne ostrzeżenie Pana Jezusa. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, który przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I to nie może być tak, że naszym Bogiem jest brzuch, a chwałą to, co jest naszą hańbą, bo będziemy myśleć o ziemskich rzeczach. Naszą chwałą jest to, co dokonał Pan Jezus Chrystus i nasza Ojczyzna ma być w niebie. Tam jest skarb Twój, gdzie serce Twoje. I dalej Pan Jezus kontynuuje. Mówię wam, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku. Jeden będzie wzięty właśnie na sąd, a drugi zostawiony w spokoju. Dwie mleć będą razem. Jedna będzie wzięta, czyli na sąd, na potępienie, na zginienie, a druga zostawiona. Dwaj będą na polu. Jeden będzie zabrany, wzięty na sąd, na zatracenie, a drugi zostawiony, zachowany w spokoju, będzie zbawiony. I tutaj bardzo ciekawa jest kwestia taka, że w tamtym czasie i jeszcze przez około 1000 lat później, po Panu Jezusie, ludzie uważali, że nauka, którą mieli jako posiadacze wiedzy o materialnym świecie, naukowcy,
że Ziemia jest płaska, oparta na różnego rodzaju podporach. Natomiast Pismo Święte mówi w psalmie, że Bóg zawiesza ziemię na niczym. Czyli to, co uczymy się z geografii, jak nasza ziemia wygląda, że jest to po prostu kula lecąca w przestworzach, nie oparta na niczym, na żadnych tam krokodylach, słoniach, nosorożcach, czy co tam naukowcy tamtego okresu sobie wymyślali. I druga rzecz, że ziemia nie jest płaska. To widzimy między innymi w tym fragmencie. Pan Jezus tu wyraźnie, jednoznacznie pokazuje, że jest obrotowy ruch ziemi i że ziemia jest właśnie kulą, gdzie w jednym miejscu będą ludzie mieli noc, 34 wiersz, w drugim miejscu ludzie będą mieli czas pracy, 35 wiersz i 36 wiersz. I tak właśnie się dzieje, że jest 1/3 ludzkości objęta nocą, a 2/3 ludzkości mają światło dnia i wykonują różne prace. Jest to oczywiste, że Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, ale wszędzie tam, gdzie zahacza choć trochę o to, co ma być zgodne z rzeczywistością biologiczną czy inną, to Biblia doskonale to wie, przedstawia tak, jak jest w rzeczywistości. I mimo, że później wielu wierzących było prześladowanych za to, że wierzyło, że Ziemia jest kulą zawieszoną na niczym, kręcącą się i niektórzy nawet przypłacili to życiem, to tutaj widzimy jednoznacznie, że Słowo Boże to wykazuje. Ale wracając do głównego punktu, Pan Jezus nie po to to powiedział, żeby nas poinformować o kształcie Ziemi, tylko Pan Jezus to powiedział o tym, żeby pokazać, że wspólne życie wierzącego z niewierzącym nie daje temu wierzącemu żadnych możliwości zbawienia tego niewierzącego, jeśli ten niewierzący nie uwierzy. I z drugiej strony, niech się nie łudzi ten, który jest niewierzący, że przebywanie wśród wierzących da mu jakieś dodatkowe punkty w tym, żeby się ocalić przed sądem Bożym, przed Bożym potępieniem. Oczywiście wierzący, żyjący z niewierzącym, ma wpływ na tego niewierzącego i często jest tak, że wiele błogosławieństw Bożych tego niewierzącego tu na ziemi również spotyka dzięki temu, że żyje wraz z wierzącym w pokoju. Bo Bogu się to podoba, że Jego dzieci są nieprześladowane, że Jego dzieci nie są jakoś przez niewierzących dodatkowo stresowane. I Bóg takiego niewierzącego, żyjącego w pokoju z wierzącymi, po prostu błogosławi w szerszym stopniu niż tych, którzy są niewierzącymi z dala od wierzących. Ale co do zbawienia, nie ma niestety tutaj dobrej wieści. Jeśli chodzi o kwestię sądu Bożego, to niewierzący, bezbożny trafi na sąd Boży, nawet jeśli razem mle z wierzącym, mieli razem z wierzącym uprawia pole, nawet jeśli razem z wierzącym śpi w jednym łóżku, co wskazuje, że jest to małżonek. Więc musimy pamiętać o tym, gdzie jest nasza ojczyzna, tego uczy nas 17 rozdział. Jeśli ojczyzna nasza jest w niebie, to wtedy te ziemskie rany, o których czytaliśmy na początku 17 rozdziału, że mamy wybaczać, to te ziemskie rany jest łatwo wybaczyć i właśnie Pan Jezus w doskonały sposób przedstawił tą perspektywę, żeby ci apostołowie zrozumieli, że te ziemskie rzeczy przeminą. A skoro one przeminą, to te rany zadane na ziemi nie są żadnym ciężarem, który mamy nosić w sobie w sposób niewybaczony. I nawet jeśli ktoś 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko Tobie,
7 razy w ciągu dnia zwróci się do Ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. I jeśli chodzi o to, musimy pamiętać, że nie mamy też gorszyć, bo te zgorszenia będą blokować nawrócenia. Więc jeżeli zgorszymy kogoś, z kim mlemy, z kim pracujemy na polu lub z kim śpimy, dzielimy łóżko, to być może spowodujemy, że zatracimy go na wieczność przez to, że on nie będzie szukał Boga, człowieka, który go zgorszył. Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, ty i twój dom będziesz zbawiony.